Witajcie, ja jestem Jackson, a dzisiaj chcę zagrać w Pokemon Diamond. W tym odcinku bierzemy się za ligę. W sumie za jej. A trzecie, po kolei członków trzeba pokonać. Więc za Gibera opuszczasz już team na forever. Do teamu dołącza Rapidash na forever. Więc tak, co my mamy do zrobienia? Potrzebuję nauczyć mojego... Nie to... Więc tak, co my mamy? Thunderbolta... Hail... Sunblast Seed, Hidden Power, Taunt Blizzard... Brine... W sumie potrzebuję dosyć dobrego ataku, który mi się przyda. A jakbym... się on by nazwał? Shadow Claw. Przyda powera 70 akuracji. Na duchy, które kiedykolwiek chciałem psychologiem. Kilku graczom potrafi się nauczyć. Jakie ataki potrafi się dać graczom? Dick. Slash. Slash. Zmienił na Shadow Claw. Bo jednak siadam, potrzebuję jakiegoś tego typu. Taki atak porządny, co nie? Więc tak. Shadow Claw. Teraz tak. Avalanche. Czego to jest? Double damage. Deluxe Ribbon Hell Bear. The Fool. Coś tam. Blele. Kogo to obchodzi? To jest chyba atak typu ogień. Nie, to nie jest typu ogień. To jest typu gówno jakieś. Drain Punch to jest taki atak dosyć dobry, ale nie wiem. Church Beam, to jest dobry atak. Dobrze pamiętam, to jest tylko na Luxraya. Się to wywołać później. Zamiast Spork. W sumie dosyć dobry atak. Zobaczymy, jak to wyglądać będzie. Więc w sumie to już się szykować. Możemy powoli. Snatch, Torment, Dark. Flying, Poison, Normal. O, ten atak się dosyć przyda, jak ją mieć z nosik. Kto tu jest najczęściej używany przeze mnie? Będzie Smokiem, więc Smok ma najlepsze szanse na używanie Returna. Zamienimy go z Digiem. W sumie Dig, bym chciał używać Grounda, to bym użył po prostu. Kogoś typu. Frustracja. Normal Blizzard Ice. Na pewno się przyda. Przecież jeden atak typu lodowego. Aqua Jet. Dobra, mam wyjścia. Aqua Jet sam nie dostaje na Blizzard. No to widziałem tyle. Więc niech wyjdzie Luxray na pierwszą pozycję. Zaraz się dojdzie do czego. Co on zrobił? W sumie mamy go do upchnienia, tylko jego. Jego szóstka. Masz szóstkę? No, ma wszystko, wow, wszystko sił, naprawdę. Czemu od Teraptora? Tego widziałem Luxraya na początek. Czyli mój powód, dlatego go widziałem na początek. Tego właśnie. Close Combat, łatwo po bandzie. Typowo. Zmniejszyło mu defensywę, to dla mnie jeszcze lepiej. No to czyli teraz Luxray Church Beam, czyli co, atakuje od razu, czy... Nie, dosyć dobrze, haha. Czyli to będzie już chyba dla niego koniec. Odchodzisz, czy się stajesz? Odchodzisz na szczęście. Drugim przeciwnikiem będzie... Zaraz się dowiemy, czy to będzie.
To będzie oczywiście Snorlax. O matko. To jest tu dobry pok. Co na niego uważać? Czym ja go nie zwalić mam? Użyję tego samego ataku, ponieważ dosyć dobry jest. Powinien go zadziałać. Przynajmniej słabym, słaby efekt dosyć. Snorlaxem się dużo nie bawiłem, więc trzeba dowiedzieć się, jak się z nim bawić. Zajmij się trochę mrocznymi typami. Lubisz mrok? Lubisz. Widać, nie? Dużo użyję S, no właśnie, to jest najgorsze co może być w samym Snorlaxie. Coś śpi po prostu. Nie mamy dosyć dużych możliwości, jakby walcząc z nim. Więc może użyjemy kogoś, który lubi walczyć z takim jak on. Torterra. Począsę trochę nim. Bo czemu nie? Mogę stać jakiś atak typowo turowy na niego. Earthquake. To część się z Snorlaxem. Snorlax lubi częsieć Sonsonę. Dosyć lubi, że dwa razy tanki leży. On nie nauczył go Sleep Talka, więc jest dosyć słaby. Chyba, że nam nie da się zdobyć Sleep Talka w tej grze, nie jestem pewny. Ale on powinien go zdobyć. Sleep Talka on się nam chyba sam uczy. Sleep Talk dosyć bardzo przydatny atak do naszego Snorlaxa. Ponieważ on przez sen może mówić. Musimy dosłownie atakować przez sen. Heracross. Robal. Walczący. To w sumie jeden cios typu ptak powinien go zmieść z powierzchni ziemi. A nawet dalej. Typowo walka trwa dosyć krócej niż by miał walczyć z nim normalnie. Więc żegnaj. Robak walczący. Tego zmiażdżę kompletnie. Nie ma szans na przetrwanie. Double efekt nawet można to nazywać. Co teraz wyjdzie? Floydsolf. Czyli powracamy do wersji z Torterra. Niech wyjdzie. Torterra najlepiej walczy przeciwko takiemu jak on. Więc jeden mega. Jest 3 do 6, więc na razie próba do 3 do 0, czyli jak dla mnie. Giga Drain. Big Break. Wow. Używanie tej mocy przeciwko mnie niezbyt zadziała efektywnie. A to używanie tej mocy przeciwko tobie dosyć efektywnie zadziała. Chyba nawet odnowisz wszystko co zabrałeś, jeszcze powinienem mieć nadwyżkę. Ale dobra, jeśli chcesz, to w sumie mogę cię już wyeliminować tym samym atakiem. Akurat, że to też nie jest dla mnie. Przeciwko mnie. Jakbyś nie miał księdowy, to wtedy bym mógł się z ciebie przestraszyć. W sumie chyba nawet nie masz innego dobiego ataku. Jeśli przegrałeś z którymś z zespołu Galactic, to nawet nie mamy o czym gadać. Gorszego jest którymś z nich, którym to nie pamiętam. Infernape. To niech wyjdzie. Floydsolf, on lubi zatrzymywać, bo trochę zgasimy jego zapędy. Czyli mogłem użyć jakiegoś ground ataku i też był zniszczony na pierwszym czasie, ale on może być szybszy. O wiele szybszy. Użyjmy surfa przeciwko niemu i to będzie dosyć chyba dobre. Zgasiło jego płomienie czy nie? No nie jestem pewny czy to wystarczy. Niestety nie wystarczyło. On użyje teraz ataku typu walczącego. O nie, wolał przypalić wodę. Miło, będzie ciepła. Czy może podpalić wodnego foka? Uuu, to był krytyk. W sumie. O kurde.
wszedł po bandzie chłopak. Zniszczył mi flojcerza ogniem, no to było niezłe. W sumie, ale... mogłem się tego spodziewać po... tak... efektywnym... ataku. W sumie nawet przydałby mi się taki atak. U naszego... więc użyjmy plonaka i to powinno być koniec dla... Infernape'a i zostanie nam jeszcze jeden pok, nie pamiętam który. A już nawet już przypomniało mi się. To był ten... glut. Więc idziemy dalej. Nie, to został mi tylko Roserade, czyli jest. Został mi jeszcze tylko jeden atak. Użyjemy jednego profesjonalnego numeru, czyli Brave Beard. Nie ma co manować czasu i po prostu przechodzimy do końca. Profesjonalny numer. I tak skończyła się ta walka. Typowo. Zniszczony. Skończył się. Walka dosyć szybko zakończona. Tutaj mógłbym jeszcze nic do ligi, ale chce mi się powiedzieć, że trochę widzę, więc to będzie jeszcze jeden odcinek, który będzie trwał jakieś 15 minut. To w sumie mógłby dojść do 20 paru minut, więc w sumie pierwszy członek ligi to nie jest wyzwanie. Czemu nie? W sumie nawet nie pamiętam, z czym walczę, widzę, więc dowiem się za chwilę. Ale poświęcę temu następny odcinek. Czy może jeszcze zrobię zakupy? Co masz do sprzedania? Więc ja chcę Full Restore. Max 5, tak? No to jednak wolę Hyperpool. Revivów, ile mam? Revivów. Mało dosyć, ale Full Restore'a sobie wolę kupić jeszcze kilka. To 10 Full Restore'ów więcej, no to jest trochę. Full Heal jeszcze by się przydało. Ile max? 3, dobra. W następnym odcinku zamierzam rozdupczyć ligę. I tu save'uję. Dosłownie dostał już jeden przeciwnik, został już pokonany. Czas tylko na drugiego. Nie, nikt nie został pokonany z ligi. Cały 4 zostało, więc w miarę możliwości na razie następnego odcinka.